Hej, yo, cześć, witajcie. Zamach Polska to jest kolejny odcinek z Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Słuchajcie, ten meczek także niestety ja nie grałem, ponieważ jak mówię, nie nadążam ze wszystkim, bo teraz jest ten grudzień. Po nowym roku postaram się grać więcej ja meczeków takich, znaczy wstawiać bynajmniej, bo podsyła mi dosyć często Star na YouTubie. Temat tego odcinka to jest, wypowiem się troszeczkę o tym Battlefield Bad Company 2, ponieważ już tam jakieś 4 godzinki pograłem ogólnie. To nie jest dużo, ale taka wstępna opinia. Zobaczymy, czy ją z czasem zmieni. Jestem sam ciekawy, jak to mi wyjdzie. Tak więc jeszcze może na początek tylko powiem co nieco o tym meczyku. Powiem wam tyle, że będą bardzo ładne statystyki. Tak więc warto obejrzeć do końca, bo będzie się działo. Jesteśmy na mapie jednej z lepszych według mnie. Nie pamiętam, jak ona ma teraz jaką ma nazwę. Ale naprawdę przyjemnie się na niej gra, jest fajnie skonstruowana według mnie. Wszędzie można się po prostu ukryć za zasłoną, o to tutaj chodzi. Jesteśmy na tryby tak, że to jest tryb ten, likwidacja potwierdzona, czyli musimy zebrać nieśmiertelnik z przeciwnika zabitego, to wtedy dolicza się do ogólnej punktacji, teraz jest 10-8 na przykład. Tak więc 10 razy nasi już podnieśli po zabiciu kogoś, tak? I to jest dosyć fajna rozgryweczka, bo można zdobyć 150 expa za każdego ludka, a nie 100. Czyli jak na normalnym czy lub drużynowym meczu. Dobra, tak więc Battlefield Bad Company 3. Jak mówiłem, kupiłem za 3 zł, tylko za 3 zł na promocji Origin niedawno po prostu. I powiem wam tyle, że jakby ta gra naprawdę była tak cały czas w tej cenie, to nigdy bym się nie zastanawiał i brałbym od razu. Nawet wziąłbym, jakbym miał pieniądze, to bym normalnie chyba wziął full tych hodów i wam rozdał, żebyście grali ze mną. Ale niestety wtedy nie miałem A hajsu, B nie można tego przekazywać, tylko można na swoje konta. Znaczy tam można było w podarunku, ale ja mówię, akurat nie miałem hajsu. A taka promocja rzadko się zdarza. No i co, wbiłem do gry pierwszy raz. Znaczy raz grałem u Micha. Tylko nie pamiętam, że tam długo, chwileczkę tylko grałem u Micha 2142, Pytel, Szok, jak to woli, z każdej innej gry, inny nick ma. I powiem wam, że pierwszy meczek mój był naprawdę ładny, ponieważ miałem statystyki 15-4, grałem na podboju, bardzo mi się spodobało, ponieważ przeciwnicy to takie głęby były akurat, że ja po prostu podszedłem pod ich bazę. Nie, przepraszam, to był szturm, nie podbój, przepraszam, dobra. Dwa punkty nasi bronili, a ja byłem kompletnie na tyłach przeciwnika. Tam były jakieś budynki na podwyższeniu, ja sobie tam biegałem w tą weftę. Patrzę, oni w ogóle mnie nie szukają, ja ich cały czas morduję. Nie miałem tłumika, było widać mnie na mapie. Albo grałem z głąbami, albo miałem farta, albo ja po prostu nie wiem. Ale było po prostu znakomicie i naprawdę przyjemnie mi się grało. Ale później już było nieco gorzej, ponieważ no, poszedłem sobie na taki trybik drużynowy deathmatch i niestety tam się troszeczkę zawiodłem, ponieważ dlaczego? Tak jak w Battlefieldzie trzecim, no oczywiście nie w wszystkich mapach, mapy są po prostu za małe na deathmatchu lub po prostu TDM-ie. Taka prawda, niestety myślałem, że będą kapkę większe, znaczy na razie nie grałem na wszystkich oczywiście, grałem na trzech drużynowego, no i niestety albo ja jestem taką ciotą, że się respię i mnie po chwili zabijają w przeciągu 8-15 sekund, to jest maksimum. Statystyki wynoszę takie, że ja jebiks, a próbuję się ciągle od osłony do osłony poruszać. Tak więc nie wiem, że to jest w końcu moja wina, znaczy nie, że przeciwnika, tylko mapy. Kolejną rzeczą, powiem wam, że jestem troszeczkę niezadowolony i wkurzony z tego, że tam jest tak mało broni. Niestety no, broni jest mało, tak? Bo jeżeli byśmy wszystkie odblokowali, a ich jest ich chyba 10 maksimum na każdej klasie, tak więc no kiepsko to wygląda w porównaniu do innych Battlefield, no ale oczywiście tak, wiem, nie piszcie, że tamto ta gra jest starsza i tak dalej, ja o tym oczywiście wiem, no ale jak na 10 broni na każdą klasę, no troszeczkę się nie postarali. Dobra, tak więc jeżeli chodzi jeszcze o broń, to wam powiem, że bardzo fajnie strzelają. Dużo na snajperze nie grałem, grałem tylko chyba jeden meczyk i nawet przyjemnie się grało, no ale wiadomo, na podboju czołgi i tak dalej trudno jest się ogarnąć. A jak się gdzieś wystawimy na wyższą pozycję, to niestety mamy zgona gwarantowanego nawet od szturmowca lub medyka. Co mnie zdziwiło w Bad Company 2, po prostu wybór klas. Tam mamy coś takiego... Dwie takie klasy,
które się nazywa w Battlefieldzie 3 jako jedna, czyli medyk i szturmowiec. W Battlefield 3 jest to samo, a w Bad Company są dwie takie klasy. Pierwsza szturmowiec, a druga medyk. Medyk chyba, nie wiem która, ale jedna ma apteczkę, a druga ma defibrylator. Jakoś tak. Jeżeli chodzi o broń, to możemy podwieszać sobie granatniki do każdej, która nam się podoba. I to jest właśnie fajne, że jak odblokujemy jedną broń, to automatycznie mamy do niej także już granatnik. Nie musimy odblokowywać i tak dalej, nie musimy się bawić w odblokowywanie. Od razu mamy, tak? Więc bardzo fajny deal. Co wam by tu jeszcze powiedzieć? Tak, dużo tego jest, ale tak ja znowu nie przygotowany, nie mam nic na kartce. Jeżeli chodzi o mapy na przykład. Mapy naprawdę ciekawie są zrobione. Wiecie, to jest tak, że po prostu wystarczy, że nowa mapa z serii gier, czyli Battlefield, i mi się już od razu podoba, nie? Nieważne czy to, czy tamto, sramto, te mapy w każdym Battlefieldzie są bardzo fajnie skonstruowane. No ale rozgrywka według mnie troszeczkę niezbalansowana, ale no. Idzie pograć, aczkolwiek no ja nie jestem jakimś zawodowcem, tak samo killstreaków jeszcze tak nie ogarniam, znaczy killstreaków co ja pierdzielę, tam są umiejętności po prostu każdej klasy, o to mi chodzi. Tego jeszcze nie ogarnąłem, bo jeszcze nic nie odblokowałem, o co tam chodzi, naprawdę jestem kompletnym zerem, a oglądać i spoilerować sobie nie chcę. W komentarzach możecie coś mi tam napisać, jakieś rady dotyczące Bad Company 2, chociaż zanim wy to napiszecie i obejrzycie ten drugi odcinek już z Black Opsa 2 przez ostatni czas, no to ja już będę tam specem. Nie no, żartuję, ja tak dużo nie gram. Jak ostatnio mam dostęp do każdego FPS-a, który mi się podoba. Naprawdę, do każdego. Wszystkie Call of Duty, wszystkie Ghosty, Battlefieldy. I właśnie zaczął śnieżyć śnieżek. Dziwnie, żeby zaczął śnieżyć deszcz, nie? No dobra, nieważne. Bad Company 2, naprawdę. Mam nadzieję, że też kupiliście na tej promocji, bo to była okazja, jakich mało. I jeszcze miałem wam powiedzieć, że się zdziwiłem troszeczkę, jeżeli chodzi tutaj o klasę technika. No oczywiście mamy tego RPG-a, tak dalej, tak dalej. Troszeczkę te przedmioty inaczej wyglądają do naprawiania, palnik itp. itd. Zdziwiło mnie to, że każda broń na techniku ma 20 pocisków. To jest troszeczkę mało, bo ja, wiecie, tak wziąłem sobie technika, bo grałem na tym podboju. Trzy czołgi, plus tam samochody, jakieś kłady i tak dalej, sobie jeździły po prostu, tak? No dobra, no problemu, ale jak już widzę przeciwnika, biegnie na mnie czy coś, to mam tylko 20 pocisków i jeszcze wiecie, co jest najgorsze, że te bronie na techniku mają taką szybkostrzelność, że jak koleś się przemieszcza, biegnie albo jak sprintuje, jeszcze wbiegnie wam w jakiś gąszcz, kurde, krzaków, albo drzew, albo lasu ogólnie, to naprawdę jest tragicznie trafić. Dlaczego? No mówię, te pociski tak szybko po prostu, ja to myślałem, że mam w magazynku 4-6 łusek. Normalnie grałem wtedy, znaczy byłem na Skype'ie z Bezim i po prostu no krzyczałem, no ile ja mam tych łusek, 6 czy 4 czy 3 w tym karabinie, bo naprawdę spotykam przeciwnika, 2 sekundy nie ma magazynku. Nie zdążyłem wycelować, a koleś jeszcze mnie zabił, do tego jeszcze mnie wydupcył, nie? Tak więc trochę szkoda, jeszcze dużo mam do powiedzenia, tylko bym musiał na następny raz się przygotować o tym Bad Company. Jeżeli na przykład chodzi jeszcze o, kiedyś grałem, pamiętam, tak wam powiem, grałem w tego Battlefielda 1942 bodajże, tak? Taki rok tam był. No chyba dobrze kojarzę. To na przykład było dużo klas, ale ta gra była masakryczna. Ciekawe, czy kiedyś zrobią Battlefielda 5 albo 6, gdzie będzie na przykład 8 klas albo 10-12. Ciekawi mnie to bardzo, ciekawe co by w nich było. Opcji jest dużo, tylko no jak na razie stawiają na 4, ale dobrze zrobione klasy, tak więc no zobaczymy jak to będzie z czasem. Meczek dobiega końca, statystyki zaraz zobaczycie, jeszcze tylko 2 kile. Tak więc ja już z góry wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, różnych oczywiście, nie tylko z FPS-ów. GG oczywiście, kulturka musi być. 16-2 statystyki, nie wiem czy tutaj wam pokażę je, chyba tak. To zaraz sobie zobaczycie, tak więc dzięki, trzymajcie się, cześć, papa. O, statystyki są, może jest ostatnie, ale statystyki są przepiękne. Dziękuję, trzymajcie się, cześć, papa. Pa.